Ale mnie pan wystraszył. Zamknij się i zsiądź z konia. Że co? Oddaj mi konia. Nie jest pan uprzejmy. Zsiadaj. Nie. Może tu przyjdziesz i mnie zrzucisz. Nie muszę. Strzelaj i sam spadniesz. Zabijesz człowieka, żeby mu zabrać konia? Strasznie dużo gadasz. Liczę do trzech. Raz. Dwa. No dobra, idziemy. Poderżnę ci gardło. Może później. Wracaj do łóżka. Rozerwę cię na strzępy. Teraz nie dałbyś rady nawet królikowi. Może gulasz Hopsinga cię wzmocni. Co to za pałac? Ponderosa. Mieszkam tu z ojcem i dwoma braćmi. Skąd się tu wziąłem? Chciałeś mnie zabić i zabrać mi konia, ale zemdlałeś. Przywiozłem cię tutaj. Doktor wyjął ci to z nogi. Daj mi ubranie i konia. Nie rzucaj się tak. Wolałbyś, żebym cię tam zostawił? Ja bym tak zrobił. Kłamiesz. Gdybym mógł chodzić, ale nie możesz. Poleżysz tu parę tygodni. Doktor powiedział, że ledwo przeżyłeś. Jesteś silny. Nie nazywaj mnie kłamcą. Przyniosę gulasz. Może poprawi ci się humor. Jak się nazywasz? Jim Smith. Zaraz będzie gulasz. Człowiek z gór. Jak tam pacjent? Nie do wytrzymania. Hopsing! Yes, Mr. Hart. Mam prośbę. Zanieś miskę gulaszu temu panu na górze. Jest bardzo głodny. Podwójną porcję. Jak dla pana. Co ty z nim zrobisz? Brakowało nam ciebie. Zmęczyłem się przy tym ogrodzeniu. Długo tu nie zabawi. Już teraz chciał, żebym mu dał konia. Spieszy mu się. Chciał ci ukraść konia, a teraz
Bądź ostrożny. Nie martw się. Co mu się stało? Kto to jest? Mówi, że nazywa się Jim Smith. To niespotykane nazwisko. Nie nazywaj go kłamcą. Chyba, że ty będziesz obok. Ty głupi, uparty ośle. Zaczynam mieć tego dość. Witaj, Cal. Znasz mojego prawnika, Jedda Nelsona? Hoss? Dzień dobry. Napijmy się kawy. Mamy pilną sprawę. Słucham. Macie w domu rannego. Doktor nam powiedział. Nazywa się Jim Smith. Jim Smith? To Jim Layton. Powiedział Jim Smith, ale to Jim Layton. Znane nazwisko. Złodziej i morderca. Jak to? Ukradł skóry z bobra warte 10 tysięcy i zabił mojego wspólnika. Możesz to udowodnić? Wszystko wyjaśnię. Pan Stacy współpracuje z firmą handlową pana Amosa Cartera z St. Louis. Pan Carter zainwestował w ekspedycję myśliwską. Zatrudnił Jima Laytona jako przewodnika. A ten wczoraj zjawił się w Virginia City i opowiadał, że zaatakowali ich pajutowie, że zabili Cartera. Jima ktoś postrzelił w nogę. Zastępca szeryfa, kiedy Jim uciekał z więzienia. Przywieźcie go do miasta, dowiemy się, co się stało z Carterem. Nie. Po pierwsze, jest zbyt ciężko ranny. Poprosimy szeryfa, żeby to załatwił. Chronicie złodzieja, mordercę i mieszkańca? Wystarczy. Zgłosimy to u szeryfa. Do widzenia. Dobrze zrobiłem? Tak. On jest ciężko ranny. To człowiek legenda. Czasami tacy ludzie bez przerwy muszą to udowadniać. Wracajmy do pracy. Pogadam z Jimem. Zaraz przyjdę. Powiedz mi, uciekłeś z więzienia w Virginia City? Jim Layton ucieknie z każdego więzienia.
Mówiłeś, że nazywasz się Jim Smith. I chciałem stąd odjechać, ale mi nie pozwoliłeś. Jeszcze raz mnie okłamiesz i spiorę cię na kwaśne jabłko. Wypchaj się trocinami, jeśli znajdziesz taką ilość trocin. Co cię obchodzi, jakiś mieszaniec? Kiedy doktor wyjmował kulę, twoja krew wyglądała tak samo jak nasza. Witaj, Hoss. Chcesz kawy? Nie, dziękuję. Właśnie miałem do was jechać. Dlatego tu jestem. Chodzi o Jima Laytona? Tak. Zamknąłeś go, bo poprosił cię o to Cal Stacy? Gdybym cię nie znał, poczułbym się urażony. Przepraszam. Zamknąłem go dla jego bezpieczeństwa. Stacy był rozjuszony. Chodzi o 10 tysięcy. Myślisz, że Jim ukradł te skóry? Nie wiem. Moi ludzie szukają Amosa Cartera. Na razie nie mam żadnych dowodów, ale nie pozwolę Laytonowi uciec, choćbym miał wstawić w areszcie podwójne kraty. Cal zauważył Hossa, więc przyszliśmy. Odwiózł go pan? Nie. Przyjechałem, żeby powiedzieć, że jest zbyt ciężko ranny. Jim twierdzi, że nie zabił Amosa Cartera. To, że tak mówi, nie znaczy, że to prawda. Nie. To, co pan mówi, też nie musi być prawdą. Wszyscy wiedzą, że jego matka jest Indianką. On się chwali, że skalał krew białego człowieka. Siedział we wszystkich więzieniach. To nie znaczy, że zabił Cartera. Zabił i schował gdzieś skóry za 10 tysięcy. Zaprzecza temu. Pewnie. On by skłamał, żeby dostać dolara, co dopiero 10 tysięcy. Na razie ty mówisz jedno, on drugie. Pozwolisz mu zostać w Ponderosie? Hoss mówi, że jest zbyt ciężko ranny. Będzie bezpieczniejszy w areszcie. Daję słowo, że nie ucieknie. Twoje słowo ma nam wystarczyć? Mnie wystarczy. Hoss będzie za niego odpowiedzialny, dopóki nie znajdziemy Cartera. Do widzenia panom. Dziękuję. Nie martw się, on nie ucieknie. Mam nadzieję, że się co do niego nie mylisz. Jeszcze raz dziękuję. Dostałem to lekarstwo od doktora. Wypijesz. Nie chcę twoich leków ani twojej ochrony. Jakim prawem przejąłeś nade mną opiekę? Wolałbyś siedzieć w areszcie i czekać, aż znajdą Cartera? Nie muszę siedzieć w areszcie ani tutaj. W górach nikt mnie nie znajdzie. Jeśli uciekniesz, będziesz uciekał jak zwierzę do końca życia. I tak ludzie uważają mnie za zwierzę. Zamknij się i wypij. Nie wypiję. Jak chciałeś stąd uciec, upadłeś. Doktor boi się, że rana mogła się otworzyć. Gangrena by cię zabiła. Połknij to. Sam połknij.
chcesz iść na ostro. Dobrze. Puszczaj. Połknij to. Dawałem mu lekarstwo. Niech pan zabierze stąd tego muła, bo tak mu przywalę w łeb, że zamieni się w krasnala. Dobrze, że zbudowałem dom z twardego drewna. Możecie się uspokoić, zanim spadniecie piętro niżej do zupy Hopsinga? Nieźle sobie tu żyjecie. W życiu nie jadłem takiej dobrej kolacji. Hopsing, przeszedłeś samego siebie. Szkoda, że nie ma Joe. Chociaż pewnie nic bez niego nie zostało. Cieszę się, że w domu jest ktoś, przy kim ja jestem człowiekiem z klasą. Czasem wcale nie jest przyjemnie być takim silnym. Przez całe życie się bije, bo stale mnie ktoś zaczepia. Wybrałeś ciężkie życie. Dlaczego zamieszkałeś w górach? Nie miałem wyboru. Zanurzyli mnie w smole, obsypali piórami i wyrzucili z miasta. Nie spieszyło mi się z powrotem. Oblali smołą? W szkole uczą nas, że za dobre uczynki czeka nas nagroda. Zrobiłem coś dobrego. Pokiereszowałem jednego drania, bo bił konia. Więc mnie wyrzucili z miasta. Nagrody dla białych i mieszańców nie są takie same. Cywilizowani biali ludzie. Indianie też potrafią być okrutni. Zamieszkałem z plemieniem mojej matki, ale przyszli Pajutowie i ją zabili. Więc poszedłem w góry. Samotne życie w górach nie jest takie złe. Nikt nie może żyć sam i walczyć ze światem. Ja mogę. Nie musisz. My jesteśmy twoimi przyjaciółmi. Obyś nie żałował tych słów. Ten Cal mówi, że zabiłem białego człowieka. Zabiłem wielu. Kiedy mieszkałem z Indianami, razem z nimi walczyłem. Parę razy cudem uniknąłem linczu. Siedziałem w więzieniu w trzech stanach i na dwóch terytoriach. W walce jeden na jednego zabiłem przynajmniej trzech ludzi. Przyjaźń ze mną to nie jest łatwa sprawa. Poradzę sobie. Żyję sam. Do południa wytrzymam. Jedziemy, Adam. Na razie. Jedziesz z nami? Muszę naprawić bryczkę. Mam trochę papierkowej roboty. Jim, masz się czym zająć? Pójdę z Hossem. Może udzielę mu jakiejś dobrej rady. Przyda mu się. Dobrze ci zrobi, jak wyjdziesz na dwór. Wypróbujmy kule, które ci zrobiłem. Mam nadzieję, że mnie utrzymają. Trzeba było nie jeść śniadania.
Ile kosztuje taki wóz? Ze 200 dolarów w Virginia City. Z koni czy bez? Silna para koni kosztuje około 400 dolarów. Musiałbym mieć 700 dolarów, żeby pojechać sobie czymś takim? Może i więcej. Wszystko drożeje. Gdybyś mi powiedział, że to potrafisz, nazwałbym cię kłamcą. Dobrze, że tego nie zrobiłeś, bo wsadziłbym ci język w to gorące żelazo. Jak przestanę chodzić o kulach, pokażę ci, kto jest królem gór. Bardzo chętnie z tobą pojadę. 700 dolarów. Niełatwo zdobyć takie pieniądze uczciwą pracą. Jeśli spróbujesz innych sposobów, możesz pożałować. Mało brakowało, przyjacielu. Mówiłem, nie zaprzyjaźniaj się ze mną. Wbiłeś go na 4 centymetry. Wyszedłem z wprawy. Ja już wolę rewolwer. Mam orzechy, chcesz? Trafisz? Hey. Wow. Wouldn't be much good. Do zdzierania skór się nie nadaje. Nie, do tego mam inny nóż. Trzeba wiedzieć, jak się obchodzić z bobrem. Tak jak ty wiesz, co robić z wozem. Będziesz polował na bobry, jak wydobrzejesz? Najpierw muszę kupić wóz i konie. Żeby polować na bobry? Nie. Przyda mi się, jak znajdę Indian, którzy ukradli skóry panu Carterowi. Obiecałem szeryfowi, że zostaniesz tak długo, jak będzie trzeba. Pamiętam. Czego chcesz, Cal? Sprawdzam, czy on tu jeszcze jest. Spokojnie, Jim. Poderżnę mu gardło. To on strzelił mi w nogę. Masz szczęście, że tylko w nogę. Powiesz nam, gdzie schowałeś skóry? Zapytaj pajutów. Sprawdziłeś, co chciałeś sprawdzić. Do widzenia. Nie bądź taki drażliwy. Umówiłeś się z nim, że się podzielicie? Sam szukasz kłopotów. Gdyby nie to, urwałbym ci głowę. Gdyby czas się cofnął, strzeliłbym ci w obie nogi. Jim, zostaw! On powinien siedzieć w celi, to zwierzę. Jedź. Dlaczego to zrobiłeś? Bo byś go zabił. Jak coś zaczynam, to kończę. Wszyscy o tym wiedzą. Ciesz się, że go nie wykończyłeś. Sam załatwiam własne sprawy. Pomóż mi. Kiedyś tak ci przyłożę, że złagodniejesz. Pamiętaj, że kończę to, co zacząłem. Otworzę. Dzień dobry, szeryfie. Witam. Hopsing właśnie parzy kawę. Napijesz się? Chętnie. Przyniosę. Siadaj. Czemu zawdzięczamy tę wizytę?
Jim Layton nadal tu mieszka? Tak. Obiecał, że będzie go pilnował. Chodzi o kulach. Daleko by nie uciekł. Co się stało? Mam złe wieści. Znaleźli Amosa Cartera, daleko w górach. Ktoś mu strzelił w plecy. Myślisz, że Jim to zrobił? Nie wiem. Ale Cal Stacy zdobędzie nakaz aresztowania Laytona. Właśnie rozmawia z sędzią. Dlaczego nie przyjechałeś tu z nakazem? Lepiej by było, gdyby sam się zgłosił. Dzięki, że chcesz mu pomóc. Moi chłopcy pracują niedaleko. Jim pojechał z nimi wozem. Nie może wytrzymać w czterech ścianach. Pojadę i powiem, że chcesz się z nim widzieć. Mam nadzieję, że zdołasz go namówić. Ja też. To dziwny człowiek. Jeśli się nie zjawi, będę musiał go aresztować. Wiem. Dziękuję. Nie wzięliśmy drugiego śniadania, przyjechałem po nie. Pan Cartwright pojechał do was. Widziałeś go? Nie. Czego od nas chce? Był tu szeryf. Znaleźli ciało pana Cartera. Masz jechać do miasta. Carter nie żyje? Jesteś pewien? Tak. Ktoś mu strzelił w plecy. Tak? Naszykuj jedzenia dla pięciu ludzi. Jest z nami trzech kowbojów. Dobrze, pięć porcji. I pospiesz się. Powiedziałeś mu, że szeryf go szuka? Tak, i że pan pojechał na południowe pastwisko. Dobrze zrobiłem? Tak. Dziękuję, Hopsing. Wygląda na to, że zwiał. Na to wygląda. Może miał powody? Myślisz, że zabił Cartera? Nie wiem. Sam przyznał, że zabił paru ludzi w uczciwej walce. Wiedział, że dałeś słowo, a jednak uciekł. Pojadę za nim. W górach go nie znajdziesz. Nie pojechał w górę. Skąd wiesz? Powiedział, że jak będzie miał wóz, będzie szukać Indian. Jesteś pewien, że nie zabił Cartera? Nie zabił człowieka, żeby go okraść. I nie strzeliłby nikomu w plecy. Wiem, że go polubiłeś. Ale jest niebezpieczny. Dałem słowo, że nie ucieknie. Złapię go. Nie da mi rady. Niech Hopsing da mi coś do jedzenia.
Witaj, Jim. Witaj, olbrzymie. Masz jedzenia dla dwóch? Nigdy nie wiadomo, kiedy odwiedzi cię przyjaciel. Gdybyś przyjechał wcześniej, pomógłbyś mi ładować skóry. Trzeba było mi powiedzieć, gdzie jedziesz. Częstuj się. Gulasz. Chcesz kawę? Nie, dziękuję. No to mów. Co tu robisz? Jim. Ile razy mi mówiłeś, że to Indianie ukradli te skóry? Zrobiliby to, gdybym ich nie ukrył. Co z nimi zrobisz? Sprzedam w Kansas City. Nie chcę tego, ale strzelę, jak będę musiał. Wiem, jak rzucasz nożem. Nie zaczynaj ze mną, jeśli nie zamierzasz skończyć. Przekonaj się, co zrobię. Mam z tobą walczyć gołymi rękami? Teraz możesz. Przyjechałeś, żeby zobaczyć, kto jest królem gór. Najpierw załatwmy sprawę ze skórami. Chcesz je zabrać? Jeśli zwyciężę, zabiorę je do domu i tato postanowi, co z nimi zrobić. Nie wygrasz ze mną. Jeśli mnie pokonasz, pojedziesz wozem na wschód, a ja nie będę cię ścigał. Umowa stoi? Nikt mnie nie zatrzyma. Zaraz. Nie chcę walczyć z pustym żołądkiem. Dobrze. Będziemy walczyć rano. Będzie niezła walka. Nie będziesz mi miał za złe, ani ty mnie. Thank you.
Wyglądasz, jakbyś się bił. Szkoda, że siebie nie widzisz. Jedziesz na wschód? Nie. Wywalczyłeś to sobie. Niestety, nie. Wreszcie znalazłem takiego, który mnie pokonał. Ja ciebie? Ja pierwszy się ocknąłem. Już nigdy cię nie okłamię. Zabiłeś Amosa Cartera? Nie. Ale Cal Stacy i ten prawnik przekonają wszystkich, że to ja. Będziesz miał sprawiedliwy proces. Odwieź te skóry. To też będzie działać na twoją korzyść. Nie wierzę w to. Ale to ty jesteś królem gór. Jedźmy. No to ruszamy. Jim. Tak sobie myślałem. Nie odpuszczasz. Carterowi ktoś strzelił w plecy. Nie ty. Ścigałeś Indian przez półtorej godziny, jak on odjechał. O co ci chodzi? Jeśli nie zabiłeś go ty, ani Indianie, to kto go zabił? Ktoś, kto chciał zarobić. Właśnie. Cal Stacy. Masz niezły pomyślunek. To proste. Tylko Cal zyska na śmierci Cartera. Dlatego ciebie oskarża, że go zabiłeś. Może z nim pogawędzimy. Odzyskałeś rozum. Witaj. To musiała być niezła bijatyka. Nie. Zrozumieliśmy, kto zabił Amosa Cartera i Jim przyjechał tu z własnej woli. Wiemy, kto zabił Cartera. Zawiadom szeryfa, że Layton przyjechał. Dobrze wiesz, że szeryf pojechał nas szukać, tylko że w złą stronę. Panie Nelson, niech pan idzie do biura szeryfa. Jak wróci, powie mu pan, że złapaliśmy zabójcę Cartera. No idź. O nie. Porozmawiamy sobie na osobności. Chodźmy tam.
Siadaj. Ja i Jim nie lubimy za dużo gadać, zwłaszcza gdy chcemy się czegoś dowiedzieć, prawda? Powiedz nam, jak zabiłeś Amosa Cartera? Tak się biliście, że straciliście rozum. O czym wy mówicie? Siedź. Jestem wolnym człowiekiem. Jesteś mordercą. Widziałem kiedyś, jak pobiło się dwóch kowbojów. Jeden podniósł nogę. O, tak. I rozpłatał temu drugiemu stopę. Biedak kulał do końca życia. To ci nie będzie potrzebne. Wiesz, Hoss, czasem można zaobserwować ciekawe rzeczy. Ty widziałeś tego kowboja z rozwaloną nogą. Ja mieszkałem z Indianami. Pokazali mi, jak się skalpuje. Nie miałem okazji sprawdzić tego w praktyce. Jim, nie będziemy chyba robić bałaganu tutaj, w salonie. Losujmy, który z nas z nim wyjdzie. Ty idź. Ja mam gwałtowny charakter. Nie byłoby kogo postawić przed sądem i oskarżyć o zabójstwo pana Cartera. On oskarżył ciebie. Ty powinieneś się nim zająć. Dobrze, wybierz kartę. Wygrałeś. Wyprowadź go, a ja tu na ciebie zaczekam. To nie potrwa długo. Chodź. Co chcesz zrobić? Nie wiesz? To po co tyle gadaliśmy? Na pewno nie masz nam nic do powiedzenia? To była obrona własna. Pokłóciliśmy się, strzeliłem, ale w samoobronie. Strzeliłeś mu w plecy. Twój prawnik będzie miał niezłą zabawę. No, to idziemy. Nie umiem ładnie mówić. Niewielu ludziom bym to powiedział, ale... Hoss, jesteś prawdziwym mężczyzną. Prawie mi dorównujesz. Prawie? To się wam nie znudziło? To, że mnie pokonał w drobnej bijatyce... Przez pół roku będę chodził z tymi siniakami. Drobna bijatyka. Jak dojdziesz do siebie, przyjedź w moje góry. Na tych nizinach trochę osłabłem. Jedź bezpiecznie i trzymaj się z daleka od pajutów. Bardzo dziękuję. Niech pan ode mnie pożegna Adama i Joe. Oczywiście. Jak szeryf da panu moje pieniądze, proszę sobie wziąć za konia i jedzenie. On mi za to zapłaci. Jim, so long. Do zobaczenia. Nawet stąd widać, że jesteś potężnym mężczyzną. Ty draniu. Też miałem ochotę to zrobić.
Opracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Tekst Agnieszka Sobkowska. Czytał Marek Ciuner.